Przez 10 miesięcy sprzedają Państwo pakiety już teraz. Jakie są wyniki tej sprzedaży? Sprzedaż idzie bardzo dobrze, zwłaszcza jeśli chodzi o polskiego klienta w strefach Gold. Jesteśmy właściwie na niektórych stadionach, jak na przykład we Wrocławiu, właściwie już wyprzedani, w 95% sprzedaż jest już zakończona. Jeśli chodzi o loże na stadionach we Wrocławiu czy w Warszawie, jesteśmy już też bliżej końca. Zostało nam trochę lóż w Gdańsku, w Poznaniu, ale też liczymy na klienta zagranicznego. Gra Hiszpania, najlepsza drużyna na świecie, w związku z czym wiemy, że ten klient do nas trafi. Zapraszając do Club Prestige, do tego, by stać się szczęśliwym posiadaczem pakietów biznesowych na Euro 2012, właściwie rezerwujemy emocje. Czujemy, jak one rosną. Jest już mniej jak 150 dni do euro. Na 100 dni do euro gwarantuję, że będą jeszcze większe. Na 50 jeszcze większe. A sobie wyobraźmy, co się będzie działo na 3 godziny przed meczem otwarcia na przykład. I w trakcie tych 3 godzin na meczu przed meczem otwarcia relacja, jaka powstaje między klientem, jego gościem, prawda? I to wyczekiwanie na mecz. Potem to, co dzieje się, kiedy siadają razem na trybunie i kiedy kibicują. No i potem przychodzi jeszcze do 90 minut dogrywki, takiej biznesowej dogrywki, kiedy się spotykają w skyboxie albo w strefie otwartej loży biznesowej. No i ta dogrywka może teraz być w tym wypadku dogrywką w ich ważnym biznesie, bo to jest ten transfer emocji z meczu, przenosi się na relacje ludzi, którzy się spotykają na takim luksusowym biznes party. To jest coś, czego nie da się niczym zastąpić. Jeżeli ktokolwiek ma dzisiaj już pomysł na to, że chciałby się znaleźć i tak wykorzystać euro, jak my sugerujemy, to warto to robić na wiele miesięcy przed, dlatego że tym lepszą inwestycją okazuje się tego typu rezerwacja. Jakie filmy najczęściej kupują pakiety? Chodzi mi o wielkość film, chodzi mi też o kraje pochodzenia. Najczęściej kupują firmy średnie, kupują też firmy, wielkie korporacje, które gośćmi Club Prestige są od lat, w związku z czym gośćmi stref hospitality, nie tylko przy imprezach piłkarskich, ale też przy innych imprezach sportowych, w związku z czym oni znają, takie firmy znają strefy hospitality, więc to jest nasz jeden z głównych klientów, ale tak jak właśnie wspominałam, w Polsce jest dosyć duże zainteresowanie firm średnich i te właśnie firmy kupują głównie pakiety Gold, dlatego też tak duże zainteresowanie pakietami Gold, czyli tą strefą otwartą w Polsce. Firmy mają bardzo różny przekrój, od średnich firm, czasami nawet niewielkich, rodzinnych, które kupują 4 pakiety, po duże korporacje, które po kilkaset pakietów kupują i które z inwestycji w Club Prestige, czyli Corporate Hospitality na Euro 2012, czyli główne narzędzie marketingowe nadchodzącego sezonu. Dla przedsięwzięcia Hospitality, czyli projektu Club Prestige w ramach UEFA Euro 2012, kluczowe znaczenie ma standaryzacja usług na najwyższym poziomie. Chodzi o to, by na wszystkich stadionach euro, na wszystkich 8 stadionach i w każdej fazie rozgrywek catering, rozrywka w wydaniu muzyki na żywo czy jakichś innych atrakcji, by to wszystko było na najwyższym poziomie i było powtarzalne z meczu na mecz, bo klienci się będą przemieszczać i będą oczekiwali tego samego poziomu usług. To wszystko zapewnia nam nasz austriacki partner, firma D&Co, który jest podwykonawcą konceptu UEFA. Oni mają olbrzymie doświadczenie, jeżeli chodzi o turnieje Masters, na przykład Puchary Świata w narciarstwie, wielkoszlemowe turnieje tenisowe. W związku z tym my musimy polegać na pewnych dostawcach. Firma D&Co realizuje to, co my zamawiamy według naszego konceptu. Niemniej jednak jest dla nas tą międzynarodową gwarancją. Owszem, będą korzystać też z polskich produktów, z polskich pracowników. To nie jest tak, że przyjeżdżają i są kompletnie zewnętrznym ciałem, ale jak wiemy doskonale, najważniejszy jest mózg, najważniejsza jest matryca, a to wszystko będzie pod kontrolą. Mamy klientów, kilku, nawet kilkunastu, którzy zdecydowali się na zakup lóż na wszystkich stadionach w Polsce i na Ukrainie. I mamy też takich klientów w Polsce, w związku z czym to są loże na wszystkich stadionach. Jakie rzędy wielkości cen? No to oczywiście jest łatwe do skalkulowania, biorąc pod uwagę nasze ceny. Około 1 000 000 euro to są zamówienia takich lóż. Te z najwyższej półki. W relacjach B2B to jest najlepsze dzisiaj narzędzie. I
tym dłużej będziemy się tym cieszyć i tym lepiej wykorzystamy, z im dalszej perspektywy będziemy dzisiaj na to spoglądać i im lepiej się do tego przygotujemy. Myślę tutaj o biznesie. Zakładamy, że ta sprzedaż będzie stuprocentowa, bo naprawdę bardzo dobrze nam w tej chwili idzie. Jesteśmy grubo, grubo poza półmetkiem w tym wypadku, czyli sprzedaliśmy dużo więcej niż połowę z 60 tysięcy osobom meczy, które są skierowane do sprzedaży jako pakiety korporacyjne. W związku z tym liczę na to, że teraz jeszcze na tym przyspieszeniu i na wiosennym takim orzeźwieniu niektórzy ci, którzy potrzebowali dodatkowego impulsu, na przykład 100 dni do euro, jeszcze skorzystają z naszej nowej oferty, takiej jaką są na przykład mecze pojedyncze, które sprzedajemy, choćby nawet w przypadku meczu otwarcia na początek turnieju. Bycie w Club Prestige, w tych strefach hospitality, to jest bycie w takiej elitarnej, wydzielonej strefie na stadionie, bycie w centrum biznesu, bo tam tak naprawdę będzie i biznes międzynarodowy, i biznes polski, więc to będzie taka mieszanka biznesu, taki mikser biznesowy, więc ja myślę, że to jest połączenie emocji takich biznesowych razem z tymi wielkimi emocjami piłkarskimi.